A przed nami proporcja x minus 9 przez 12 równa się 2 trzecie. Więc jednym ze sposobów rozwiązania takiej proporcji jest tak zwane mnożenie na krzyż, to znaczy to razy to równa się to razy to. Jest to pewna reguła poprawna i zastosujmy ją tutaj, a potem zobaczymy, że nie jest to żadna magia, tylko jest to reguła, która wynika z ogólnych zasad rozwiązywania równań. Dobrze, czyli rozwiążmy ją mnożeniem na krzyż x minus 9 razy 3, prawda? To razy to, równa się to razy to, równa się 2 razy 12, czyli tak, no to x razy 3 to jest 3x, minus 9 razy 3, czyli minus 27, równa się 2 razy 12, czyli 24. Teraz co? Do obu stron dodajemy 27 i otrzymujemy tak. Po lewej stronie zostaje nam 3x, a po prawej mamy 24 plus 27, czyli 51. No i dzieląc obie strony przez 3, otrzymujemy, że no x równa się 51 przez 3, czyli 17. Czyli x jest równe 17. No i dobrym zwyczajem jest sprawdzić rozwiązanie, więc sprawdzamy tutaj, czyli tak, powinniśmy mieć 17 minus 9 podzielić przez 12. No dobrze, ile to jest? 17 minus 9 to jest 17 minus 9 to jest ile? 8. 8 dwunastych, no i dzieląc przez 4, to jest rzeczywiście 2 trzecie. A więc x równe 17 jest rozwiązaniem tej proporcji. Teraz może zróbmy to w inny sposób, prawda? Bo zamiast mnożenia na krzyż możemy na przykład w pierwszym kroku pozbyć się tego ułamka po lewej stronie. To znaczy co? Pomnożyć obie strony równania przez 12. Więc pomnóżmy sobie tutaj obie strony tego równania przez 12. No to wtedy tak, tu nam się skraca i po lewej stronie zostaje nam x minus 9. No i co, tutaj jest 12, możemy skrócić przez 3, czyli tu nam zostanie 1, tu nam zostanie 4 i tu będzie 2 razy 4, czyli 8, czyli x minus 9 równe 8. Teraz do obu stron dodajemy 9. No i otrzymujemy x równe 8 plus 9, czyli 17, tak jak poprzednio. No, czyli tak jak to w wielu przypadkach bywa, no, równanie rozwiązywać możemy na wiele sposobów. No, jednym ze sposobów jest tutaj takie mnożenie na krzyż, no a tutaj ten drugi jest nawet krótszy w tym wypadku. Dobrze, zróbmy teraz następny przykład. 7 ósmych równa się 5 dzielone przez x plus 1, no tym razem x plus 1 jest w mianowniku, więc jak widzimy x plus 1 w mianowniku, to dobrze jest sobie zrobić założenie. W tym wypadku ono nie będzie, nie przeszkodzi nam tutaj w uzyskaniu poprawnego rozwiązania, ale generalnie jak mamy takie równania, że pewne niewiadome występują w mianowniku, to dobrze zrobić założenie co do dziedziny takiego równania, czyli przez 0 nie możemy dzielić, czyli napiszmy x plus 1 musi być różne od 0, zatem x nie może być równe minus 1. Prawda? To jest dziedzina x, dziedzina naszego równania. No i dobrze, znowuż moglibyśmy tutaj mnożyć na krzyż, ale zróbmy może inaczej. Zobaczymy, skąd się bierze ta reguła mnożenia na krzyż. Czyli tak, no, możemy się pozbyć tutaj tych ułamków obu, czyli żeby się pozbyć ułamka po lewej stronie, to mnożę obie strony przez 8. Prawda? Tu mam 7 ósmych, jak pomnożę przez 8, może napisać tak, 8 razy 7 ósmych równa się 5 dzielone przez x plus 1. No i skoro lewą stronę pomnożyłem przez 8, to i prawą muszę pomnożyć przez 8. No dobrze, czyli co? Czyli widzę, że tutaj 8 po lewej stronie mi się skraca. No i teraz chciałbym się jeszcze tego ułamka pozbyć, czyli pomnożyć obie strony, prawą stronę, przez x plus 1. Prawda? Czyli mnożę sobie przez x plus 1, ale skoro lewą, prawą pomnożyłem przez x plus 1, to i lewą muszę, czyli mam x plus 1. No i tym razem po prawej stronie skraca mi się x plus 1.
No i co mi zostaje? Po lewej stronie zostaje mi tak. X plus 1 razy 7 równa się 5 razy 8. Tak, czyli dostałem takie równanie, jak gdybym pomnożył na krzyż tutaj tę proporcję. No i oczywiście mnożenie na krzyż otrzymujemy. To jest taki skrót dla następującej reguły, że mnożymy obie strony równania przez oba mianowniki. Prawda? Tutaj pomnożyliśmy obie strony równania przez 8 razy x plus 1. Jeden mianownik 8, drugi mianownik x plus 1. Pomnożyliśmy te obie strony równania. No i to jest równoważne mnożeniu na krzyż. No dobrze, teraz rozwiążmy to równanie. Czyli x razy 7 to jest 7x, 7 plus 7 równa się 5 razy 8, czyli 40. No i teraz co? Odejmujemy 7 od obu stron. No i dostajemy po lewej stronie, zostajemy 7x równa się 40 minus 7, czyli 33. No i dzielimy przez 7. I zostajemy po lewej stronie z x, no a po prawej mamy 33 siódme. Czyli x jest równe 33 siódme. No to sprawdźmy jeszcze, czy rzeczywiście 33 siódme jest rozwiązaniem tej naszej proporcji. Czyli tak, 5 podzielić przez 33 siódme plus 1. No dobrze, to jest 5 podzielić przez, tutaj sprowadzam do wspólnego mianownika, czyli to jest 33 plus 7 siódmych. Teraz co? Teraz dzielenie przez ułamek, to jest mnożenie przez odwrotność. Może jeszcze jeden krok. 33 plus 7 to jest 40. No i teraz 5 podzielić przez 47 to jest to samo co 5 razy 7 czterdziestych. No i 5 dzieli się przez 40, się tutaj skraca, czyli to jest 8 i to jest 7 ósmych. Zatem rozwiązaniem tej proporcji jest x równe 33 siódmych.